Ile kosztuje nowa? 600, niecałe. 500 coś. Co? 600 zł gofrownica. Jak gofrownica z 50 kosztuje? Za wiele nie dostanę, bo jest w fatalnym stanie ten fon. Jak dadzą ci 400, to ja ci dam 500. Nie ma problemu. Jest w fatalnym stanie, rys jest mega. Ty, koleżka przyszedł na podbicie ceny. No i to mi się podoba. To jest jeden. W ciąży jesteś? No. Nie tylko ja, ja też. Ty też? Mhm. A ile ty masz lat? 15. Nie, już nic nie mówię. 16 lat. Nic nie mówi, bo sama miała 14. Ty, zobacz to. W tym odcinku. PS1 z tyłu. To jest w ogóle 20 odcinków różnicy pomiędzy tamtym, co oglądaliśmy, tak? No, powiedzmy, że 20. PS1. Ale reszta chyba taka sama, nie? Tak patrzę. No. Pokażę. Dobra, oglądamy. Gofrownica? Zawsze jestem w ciąży. Pokażę. W sensie taki tytuł. To jakaś taka malutka, co? Normalna. A nie panu coś? Co? Normalna. No, nice. Tu trochę lata. Nie latał. To już gofr dzieciom robił. Ale nie ma żadnego zamknięcia, żeby ten? Nie, to nie, tego nie ma. Tego nie ma. Tylko przyduszasz po prostu. Tak. Siarą gofry. Przydusza się. Dzień, tata, zrób mi gofra. Działa, można sobie tam szalić. Szybko się nagrzewa. Ty, wiesz co, ja zrozumiałam dziadzia. Chyba mój tata umie myśleć, świętej pamięci. Widzę, że laptopy masz. Drogie, masz laptopy? Od 200 zł najtańszy. Fajnie. 200 zł lapek. W tupę z Windowsem XP pewnie. Jezus Maria. No, ale wie***am gałtę jak ty. A nie naprawdę? No. To od 12 mam za pomogę, przychodzę po laptopa. Ja pierdzielę, A nie dostaliście za darmo od państwa laptopa? Ja nie. One tak. Do szkoły, jako ze szkoły, nie? No. No, to one dostały, ja nie dostawałam. To dzieciaki dostały. Zdrowie! Nie, dobra, nie, muszę się powstrzymać. Muszę, dobra. Grzewa się? Nagrzewa się, no. Łapy nie popasz. Tak, moja córka sobie dzisiaj nie. Przedwczoraj. Przedwczoraj. Kawę sobie nogę położyła. Ale nie podoba mi się, że tak lata i że nie ma takiego zamknięcia, nie? Nie, bo tutaj nie tylko ma do po tego. Prostu sobie to zamykasz. Także no 10 zł by było. Co? Co? No. To chyba jaja jest droga robi. Jest. No jest klekotana taka. No ona jest taka. No naprawdę, no nie wierzę, że to możesz sobie sprawdzić, może jak ktoś przyjść teraz. Tylko, że nie mam gwarancji, bo wyrzuciłam. MPM. Jezus. Boże, jacy dupa bajkopisarze tam przychodzą, wszyscy z... No to jest niesamowite, oni marnują talent. Mogło powstać tyle nowych Harry Potterów, Władca Pierścieni w dupę, a zamiast tego przychodzą do Lombardu wciskać kit. Czemu? To nie jest jakaś dobra firma. Jest. A co jest na internecie? Ona prawie 600 kosztuje. Nowa, nie? Ja sobie zobaczę. Co jest sprawdź. Będziemy miały rację. Ile kosztuje nowa? 600, niecałe. 500 coś. Co? 600 zł gofrownica. Jak gofrownica z 50 kosztuje? 600 zł! Ja pierdziele, pewnie 600, nie, 600, ile to jest? 800 plus przyszło, stary powiedział, że idzie i że całe na gofrownicę poszło, jak wrócił. O. A tu w dupę wydał 6 dych, a reszta poszła na nawodnienie. No? 600? 557 zł. No co wy? No serio, bo moja mama to kupywała. O 1,0 się chyba pomyliło. To 31 zł nowa, 107. Ty, za 130 tego frowdzica to i tak dużo, nie? Witam, Gierczak. Ile osób kupiło? Patrzę tak na to, nie? Myślałam, że to świeczka, ty. Na te żółte, widzisz? No, też to myślałam. Podobne, nie? Jak do świeczki. Ale mi się kręci w głowie, ty, Boże Święty. Ile ją użyliśmy? 3 razy? Nawet nie, nawet 2. Albo raz nawet. W ogóle nie używali, ledwo ze sklepu przynieśli. Ile razy to używałeś? Dwa.
Na gofy to chodziłam na deptek. A mogłaś sobie robić z domu. Ale się kładę ma gofownicę, więc od niej też używałam, nie? Bo... Ja mam do tostów. Przeważnie Klaudia robiła na swoje imię. Ja mam do tostów. Co? Czerwoną, od Kuby. W ciąży jesteś? No. Nie tylko ja, ja też. Ty też? Mhm. A ile ty masz lat? 15. Nie, już nic nie mówię. To 16 lat. Nic nie mówi, bo sama miała 14. Nie wiem, co się stało. Przez chwilę mnie odcięło, już oglądamy. Masakra, co? No matka, co? Musiałeś zachodzić kurczę kiedy ja? A ty musiałeś kiedy ja? Może razem będziecie rodzić w jednej sali. I jeszcze czego? Fajnie. Pewnie. Olka, ja cię zaję, nie? Matka, ja cię zaję. Ty dzina, bo to jest to miesiąc. O Boże, fajnie. Ale bym ci Lita nie puściła do porodu. Obydwie by nas na sali, a przy tam cieli. Cewnik będziesz miała złożone. A to boli. Aż to poczułam to ból. Ja już 4 razy czułam, to wiesz. No wiesz, mama, ja już mam trójkę dzieci. Znaczy 5, sorry. I czwarte dziecko w trzecim. Jezus Maria. Żartuję. Ja, ta głowa boli, kręci mi się w głowie. To jest masakra. No jest masakra, nie? Czemu one mu to mówią? Nie mam pojęcia, czemu wszyscy ci ludzie opowiadają te rzeczy w Lombardzie, ale mamy z tego filmik chociaż. Bije, bum, bum, bum. Co jeździ, masz martwisko w środku? Co? Weź ty coś przyjrzeć, co do mnie dawasz. Nie chcę na tego słyszeć. Takie, tak słyszałam, że jakieś dziewczyny się urodziły, co miały dzieci w brzuchu. Są takie? No, czasami się zdarzy, nie? No. Gdzieś tam organizm zrobi błąd. Miałam, jakby to ginekolog powiedział, że miałam bombę atomową w sobie. Nie powiedział, że mam dziecko, nie? Tylko, że mam bombę. No tak, bo to jak się w jajnik dostanie i się rozszerza, a ten jajnik jest gdzieś no. Taki mały, no to w końcu pęknie, nie? I po dziecku i po matce. Tak. Bo to się roz... w środku, nie? Wszystko. Nadrabiają dziś demograficzną. No tak. Kiedyś no tak. Jak nie było tak rozwiniętej medycyny, to kobiety po prostu umierały, nie? No. Jak była poza macicą, bo no, kiedyś tak, kto nie? Tam wiedział, że to się rozkraja i szyje. Czemu pani jest tam ginekologiem? Fajnie no by było, właśnie, nie? Te same klientki by miał. Nic by się nie zmieniło. Nie? On dobrze się zna. Znaczy, no, to nie jest jakaś tam tajemna wiedza, nie? Gdzieś tam poczytać wystarczy, czasami w lecie. A ten Szcześniak jeszcze u ginekologa pracuje? Małe miasto, tam nieważne kim jesteś. Ciągle ci sami klienci widzowie, także luj no. Wybrał Lombard, losowo po prostu chyba wybierał. No, albo w takiej książce na przykład. Z jakiej firmy ma bluzę? On? Co to jest za firma? No, dwie dyszki maksymalnie mogę zrobić. No czemu dwie jakiś dyszki? Jakiś dig. No więcej nie da rady. Ty i tak sprzedasz to więcej. No postaram się za 40 zł, nie? No dobra. Brzydka nie jest, ta powłoka jest cała. Ty co, zgubiłam? Smażyłaś tak, że dawałaś papier jednorazowy? Tak. Widać, no, bo to zadbane. Jak się smaży tak normalnie, to potem gdzieś to przywiera, nie? No, no, weź później to skrupką, no, a weź. Widelcem czy czymś, to zaraz to jest wiesz, oszarpane, jak ktoś nie? Dba, to tak, ładnie no, to wygląda, nie? Wyrażasz sobie ten papier do pieczenia jednorazowy, tu, cyk, wlejesz i git. Mówię, weź dla dzieciaka będziesz miał. Chociaż nie, tu ciężko by było papier między terowki wsadzić. To nie, łatwo tak. Jest. Łatwo jest, serio? No, kładziesz na prosto. Prosto, i potem zamykasz. To normalnie to się w ten papier w terowki tutaj wchodzi i biegasz? No, co, no. Na luzie. I ty... Musiałbym to zobaczyć, nie? No ja nie mam papieru, a mogłam ci ty zamonstrować to. Pokazać. No. A moja latarka jest sprzedana za 10 zł. Jak? Mówię latarkę. Latarkę? Taka fajna, duża, czerwona. Za 10 zł za nią? A ty miałabyś go nadawała? Dobre na Juma. Nie, świruję. Po lesie dobra jest. Jak idzie z psem. Na piaski górkowe. No. W nocy. Wieczorem. Idzie w nocy. Chyba poszła, no. Ciężko się w dupę to ogląda. Proszę bardzo. Masz swój zysk. Co to w gazetnie? Wziąłem, że stówę. No, hej. Hej.
Jezus Maria, ty, ale to jest popieprzone. Ludzie przychodzą, zastawiają, co w mieszkaniu się uda złapać i wybiec. W sensie, w swoim oczywiście. I tak stoją, pieprzą 10 zł, 5 zł. Przecież to nie lepiej, jakby streama na TikToku odpalili i dziękowali za te, za prezenty. To przecież mniej by się ten, a i tak by pieprzyli te same głupoty. No. Nie zauważyliście... Ja im daję pomysł na biznes. Nowy, porządny blat, który wykonała firma naszego znajomego. Tapujemy. PNV Meble z Gorzowa Wielkopolskiego. Aha, to jakaś reklama. Skip te kawałek. No to jest taka lampka ultrafioletowa do roślinek. Żeby tam, wiesz, przyspiesza wzrost i... No lepiej, lepiej po prostu tam... No. Żeby szybciej rosło? Tak. No. I to tam emituje ultrafioletowe te światło, nie? 256 LEDów jest. Wszystkie działają. 90% osób, co chodzi do lombardu, do żula, którzy chcą na budę. No, takie widzisz, fioletowe światło tutaj takie daje, nie? Czy tu masz na obudowie, że to jest LED light? Tak, no to jest LEDowa, ale to ogólnie ultrafiolet daje, nie? Ale nie ma nic o ultrafiolecie. Nie? A, dwie diodki się przepaliły, ale to... Nie ma? Przyszli na fioletowo. Tam nic takiego. A, no, faktycznie. Jest jeszcze 253. No bo to ogólnie od kupiona dostałem. No, ale to jest typowo do roślinek, nie? LED light. Jezus Maria. 950. No, to jest oświetlenie LED do uprawy, ale nie ma ultrafioletowego tutaj. Nie ma? No to, to musiał mnie wprowadzić w błąd. No, powiedział, że to że emituje ultrafiolet. Tak mi powiedział, ale... No to sam może się nie znał. Daj radę, jak nie przewalić studiów, jak masz streamy i się uczyć nie da? I... Zastanów się, czy są ci potrzebne. Jeżeli tak, to ściągaj. Jeżeli nie, zmień studia. No ale no faktycznie, no tam jakieś tam kwiatki, że tak powiem, naświetlałem i no coś tam rośnie lepiej na pewno. Jakaś marka tu jest, czy nic? Ile za to byś chciał? Widziałeś, jak w tym lombardzie zostawili zdechłego żółwia? Ale jak w ogóle jakiego żółwia? Nawet żywego by nie mogli przecież. Witam, Draku, witam. Już nie można zwierzętami handlować w lombardzie chyba. Co jest w dupa? Nie, no, spindyszek. A ten głośnik to co? Też na sprzedaż go, no to kreatywek jest. No, kreatywek, tu tak. Za niego chyba jakoś zapłaciłem. Kreatywek. Też jakbyś 5 dyszek dał za niego, to też i z ładowarką masz wszystko. No tam był tylko kilka razy używany, bo tak naprawdę sobie go kupiłem nad morze, a żeby na plaży sobie pograć, ale ogólnie teraz dzieciaki mam i ten. I no nie pojechałem nad morze. Nie wyszło. Co? No ja go tam raptem kilka razy go używałem od nowości. No działa na pewno, bo to ci mówię. No, w zeszłym roku, nie? Na wakacje kupowaliśmy go, nie? Gdzie się jak chłop zostawił... Czy co? Miał zastawioną mikrofalę i ktoś mi ją wykupił za darmo, bo cały czas zastawiał, a on ją od razu po sekundzie odbierania zastawiał znowu. Czy co? Chłop odbierał mikrofale i za chwilę zostawiał, żeby mieć pieniądze? Przecież on ciągle wychodził na minus, na każdej takiej odebraniu i zastawieniu. To jest maszynka do robienia pieniędzy, tylko że na odwrót, niszczarka w sumie. No, na czym braliśmy go. Jak oceniasz? No, Basiek taki średni, nie? No wiadomo, to tam jest jakiś tam nie wiadomo jaki, nie? To raczej taki, no w sumie z tańszych, nie? Ta lampa nowa jest za 72 zł. No to co, połowę z tego dasz? To daj 7 dyszek za całość i jest okej. Okay. Zobaczę jeszcze ten głośniczek, ale... Co? 5 dyszek raczej będzie. Za wszystko? Za wszystko, no. No dokładnie. 5 dych można zrobić. 6 chociaż. No nie idę redy. Tu 3 dyszki i tu 2 dyszki. Dobra, no to niech będzie. Dobra, idę po tą lalę. Jakiś gościom w ogóle wylicytował za... Ale ten mikrofon został... Ale to musimy obejrzeć ich sami, bo nie coś? Wiem nawet. Ale nie zapłacił, nie? A nie ja mówię, zaryzykuję, napiszę, może akurat będzie jeszcze. No, a to taki standard. Bo to wczoraj oglądałam, wiesz? Ty, ktoś coś kupuje, no way. Ja mówię, zaryzykuję, napiszę, może akurat będzie, nie? No jest. No i fajnie. No to zazwyczaj tak jest, że jak ktoś jest w odcinku i rzucam na licytację, to licytują dla beki, aha, nie? Aha.
No i fajnie. Co, będziesz miał ją gdzieś mi upchać ją? W jakiś karton? No. Już wolałabym w karton, bo trochę śnieża, ja nie mam nawet żadnej reklamówki. Anabel. Idealnie się tutaj zmieściło. Do zbraku jest ciężko. Do grzejnika. Super, masz od razu śnieżać. Ile to? Ściągnę. Dała stówę, tak? Nie, dała dwie stówy chyba. Sławki bezprzewodowe i myszkę też potrzebował, ale z kablem, na kabel normalnie. Aha, do kompa. Myszkę przewodową i słuchawki bezprzewodowe, tak? Tak, tak, dokładnie. Jakieś, nie? Czy jak? Co, nie gamingowe, normalne słuchawki do słuchania, takie JBL-ki albo coś. Aha. Ale douszne czy na uszne? Tak, douszne, douszne. Znowu ktoś coś kupuje, co jest, anomalia. Słuchawkę to nie muszę potrzebuje gamingowej. Nie, ja nie chcę do kompa, nie. Ale chyba nie ma. A, no to myszkę w takim razie tylko bym potrzebował. Czy też nie macie? Myszka powinna być. No to myszkę najwyżej. Ikea. Tą myszkę za dychę sprzedali. A to jest jakaś taka zajebista, nie? A co, myszka? Ja bym raczej, no, taką, wiesz, gorszą bym potrzebował, nie nówkę. Zwykłą? No, zwykłą, taką najzwyklejszą, nie gamingową. Taką prostą. A coś takiego może być? Za dwie dyszki? Co to jest? A to są słuchawki, nie? Nie, czegoś takiego nie. Ja już bym wolał jakieś JBL-ki, wiesz? Coś takiego. A ty chcesz na kablu? A mogą być nie. Takie na uszy z pałąkiem? Nie. Nie będę miał. No to dobra, no to tylko tą myszkę, jeśli masz jakąś. Też zwykłą? Czy tak. Jakąś lepszą? Zwykłą. Zwykłą najzwyklejszą. Ja nie potrzebuję lepszej. Weź sobie jakiegoś Steelka albo Razerka. Nie. Tu jest przewodowa taka. No. O. No i zajebista. O, Logitech zajebisty jest. A coś pohandlujemy? A jesteś chętny na nią? No. No dobra. To taką. To ile proponujesz? Czekaj, mogę zobaczyć? Czekaj, tylko weź może otwórz, bo ten karton to jest taki, że znaczy, nie chcę go bardziej rozwalać. O, to cyk i już. To w dupę jest. Jak ta Micha chociaż wygląda? Ty, ale Micha normalnie wygląda, co jest? Nie no, zajebisto. Jaką macie firmę, Micha, widzowie? Dobra, to... Jaka najlepsza? Tutaj masz jeszcze te odważniczki takie, że może być cięższa, nie? Aha, no, no. Siły miał za dużo w łapie. Coś takiego. Ja i siła. Są, kiedyś też były takie właśnie. Dobra, 70? Mogę ci zrobić jeden dyszek, mistrz. No to zajebiście. To biorę. Serio? A, i w ogóle jeszcze jedna sprawa. Czekaj, ściągnę obudowę, bo będę wymieniał sobie fona. Teraz? Bym chciał się dowiedzieć, pewnie za wiele nie dostanę, bo jest w fatalnym stanie ten fon. Jak dadzą ci 400, to ja ci dam 500. Nie ma problemu. Jest w fatalnym stanie, rys jest mega. Ty, koleżka przyszedł na podbicie ceny. No i to mi się podoba. To jest jeden, no, jest grubo, co? To ja dam 600. No, no bo to wiesz, na budowie i to wiesz. No jest bardzo grubo. A ja sobie teraz będę wymieniał, będę kupował nowego. Więc jestem ciekaw, jakby to wyglądało. Bo mi nie potrzeba... Ej, na odcinkach ci cały czas mówią, nie, że ten... Tym papierem coś tam, nie? To jest to akurat chyba się jest na porysowanie, że bardziej się nie da. Bardziej się nie da porysować tego, no co ty? Tam na środku masz taką mega... To już może nawet papierem ścierny. Może by było nawet lepiej. No, no jest ostro zajechany, no nie będę ci tu ukrywał. No i kondycja baterii jest mega słaba. 70%? Razer, tak się mówi? Fajno. Dlatego ja się nie oczekuję, że mi dasz nie wiadomo ile. Jeśli bym no dobra, tam Micha. A jak nie, to sobie po prostu zostawię na taki zapasowy. I to jest 11? Tak, tak, no. Ile za Micha warto dać Max? Popatrz, ile tu jest nawet syfu, no nie? No. No. I tu w ogóle była kiedyś szybka i Michę? Pamiętam, że do Daniela mówię, patrz jaka zajebiste tu i sobie kupiłem, nie? Patrz jaki ono jest wytrzymałe i specjalnie upuściłem. Miałem ten pierwszy dzień te etui, no i wtedy mi ta szybko pękła i od razu, no, no przy tak. Pierwszym upadku. A ile tak myślałeś, żebyś chciał za niego? Nie wiem, ja teraz wiesz co, tak mi wpadło do głowy, bo to ale po tą myszkę przyjechałem. Poza tym wszystko sprawne jest, tak? Tak, tak, wszystko jest sprawne, no tylko ten stan wizualny ogólnie jest do zrobienia. Ja nawet myślałem, czy bym go sobie sam nie zrobił, bo wiem, że w tej zbitej szybce możesz do Bydgoszczy wysłać to. No. I oni te rysy nie wyzrobią, tylko czy taką grubą rysę aż mi naprawią, to wątpię. Ty, a właśnie, a co z tym ziomkiem, co tą mikrofalę? Przeżył czy nie? Ty pytają się o to. Jest w stanie ciężkim, ale żyje. Aha, masakra. Tylko jest w śpiączce, nie? No. A co, to go pobili czy coś? No, pobili go. Nie słyszałeś? A tutaj no, dlatego były te komentarze usunięte właśnie z serialu. Aha. Czyli wyłączone były, nie? No, no wyłączone, no. To ja nie widziałem. Masakra. Znaczy coś widziałem, ale nie widziałem dokładnie, nie? No. To co wygadaliście? Co ty gadasz? No. O co? Dokładnie, nie? No. No po głowie stawał, nie? Co ty gadasz? O kurde. Za 20 zł, bo mówi się o 20 zł i go po głowie mu stawał.
Jop. Czekaj, ktoś komuś wisiał 20 zł i się prawie ludzie zabili? Ty, jak w Gotiku gadali, że za bryłkę rudy ktoś by cię zabił, to ja myślałem, że to w ramach gry. A takie rzeczy są IRL. Ja pierdziałem, to jest przerażające. Jezus Maria, nie no, widzowie. Chyba lepiej omijać Lombardy szerokim łukiem, bo jeszcze wpadniesz przypadkiem w to środowisko i już nie wyjdziesz. Za dwie dychy tak człowieka zrobić. Zresztą no, nieważne za jaki hajs, nie? Ale no tak. Porąbane. Mieli go wybudzać, ale i tak jak go wybudzą, to będzie jak roślinka. O kurde. Życie w Łodzi. Jest trochę ryzyko, nie? Z tym telefonem, nie? Tak, pewnie, to, że wiem. Im gorszy stan, tym gorzej sprzedaż. No ja wiem, o co chodzi. Każdy woli jak nówka, żeby wyglądała. Czyli maksymalnie chyba do 500. Aha, to ja bym go wolał sobie zostawić, jak mi padnie ten, nie? Dobra, no to wszystko. No, dobra, dzięki. Na razie. Ja mam szufladę w dupę ze starymi telefonami, chyba od pierwszego. Nigdy nie sprzedałem. Ty, ale to nawet nie byłoby sensu, bo ja zmieniam telefon powiedzmy raz na 5-6 lat, nie? To przecież po 5-6 latach telefon, który kupiłeś, to już jest warty nawet nie 5 dych. To już nie ma sensu telefonów sprzedawać. Wystarczy rzadko wymieniać, rel? I wtedy jesteś człowiekiem spełnionym. W pełni szczęścia. Bo nie szukasz problemu tam, gdzie nie ma. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. To o tej gierce, co wysyłałem. Co ty gadasz, Michu? Serio? Patrzę. Dzięki, Mike. Recenzja... Tupę, ty, co? Ile lat ma ta gierka twoja? Tupę, 9 lat temu recenzja. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzek!